czy byłoby zdrowo zarządzać światem typicznie, nie chujowo? Matkom karmiącym powierzyć resortu głodu i sytości. Po najmniejszym grymasie wyczują, do kogo karma wraca. Ciężarnym Ministerstwa Obrony Człowieka, bez znaczenia z jakiego narodu. Sprawy wewnętrzne dziwkom, wszak nie jeden intruz zmuszał je do robienia porządku. Finanse rozwódką, większa połowa majątków zacznie mieć sens. Samotne matki na prezydentów, bo tak i już. Mężatki niech zawładną niesprawiedliwością. Osądzą i ukarzą brakiem seksu, miłości i obiadu. Więzień nie trzeba, wystarczy nieszczęśliwy dom. Cyfryzacją niech się zajmą singielki. Aplikacje do poszukiwania odpowiedzi na wszystkie pytania zarządzą na zawsze. Babciom edukację przypisać. Elementarze Falskiego wyciągną z szuflad i swoje niezrealizowane kariery narzucą wnukom swoich wrogów. Wdowy religią się zajmą. Często bywa dla nich ostatnią deską ratunku. Dziewczynkom drogi, mosty, pociągi. Wszak dziecko zawsze wie, jak osiągnąć cel.